Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej nowej kuchni, w moim nowym wyważonym domku. Pokażę Wam, co jem w ciągu dnia jako dietetyczka, na śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację. Wyjaśnię, co z czego wynika, więc mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Zaczynamy! Tutaj Piotr naszykował mi już ciasto na naleśniki. On codziennie rano je robi, bo też je i to jest jedno jajko. 30 g mąki, 70 g mleka. Do tego dodajemy odrobinę takiego fluff dropsa. I tutaj mamy nadzienie, czyli dżemik 30 g i 60 g skyra. Jeżeli chodzi o naleśnik, to super ważne jest, żeby on był właśnie taki płynny, bo wtedy on będzie taki cieniutki i mi na takich zależy. Czasem udaje mi się usmażyć 3, czasem 2, nie wiem, co dzisiaj z tego wyjdzie, także zobaczymy. Ja uwielbiam to dojadać też i to w ogóle smakuje jak taka jogobelle za czasów dzieciństwa. Ja nie pamiętam, kiedy jadłam taką prawdziwą jogobelle, słodzony jogurt z cukrem, więc jak sobie właśnie mieszam nisko cukrowy dżem ze skyrem, to daje mi taką namiastkę właśnie jogurciku. Tutaj taka miseczka, którą zrobiłam własnymi rękami i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo z niej dumna. Była taka moja, wiecie, wymarzona, różowy, beż, brąz. Do tego posypka zmrożonych malin. Także tak to wygląda. Dodatek malin sprawi, że będziecie po prostu mieć wyższy potencjał antyoksydacyjny tego posiłku i dzięki temu lepiej wpłynie on na Waszą cerę i będziecie mieć piękne włosy. Hormony w ogóle uwielbiają się z borówkami, w ogóle z owocami jagodowymi, więc też spożycie takich owoców jagodowych zwiększa płodność i pozytywnie wpływa na Wasz cykl. Do tego robię sobie taki koktajl. Tutaj jest woda, dodaję odrobinę soku z cytryny, bo lubię. Do tego dorzucam natkę pietruszki, bo to jest super źródło witaminy C. Szpinak. To już sobie tak zawsze wrzucam na oko, bo te warzywa nie mają za dużo kalorii. Bardziej chodzi o to, żeby właśnie zjeść coś zielonego każdego dnia i zwiększyć potencjał antyoksydacyjny, plus żelazo znajdziemy właśnie w szpinaku i to jest taki świetny komponent do naszej całości. Dorzucam do tego jeszcze jabłko ze skórką, dzięki temu będę mieć jeszcze więcej błonnika i blendujemy. W ogóle to te naleśniki są przepyszne, można je trochę delikatnie zmieniać każdego dnia i wiecie, jeść codziennie. Ja jestem osobą, która uwielbia monotematyczne smaki, w sensie po prostu jak mi coś smakuje, to mogę to jeść każdego dnia, zmieniać kilka rzeczy. Tak samo mam ze smakiem sushi ostatnio, po prostu jak mam na coś fazę, to cały czas to mam w swojej diecie, bo mi to strasznie smakuje i też w sumie za to uwielbiam zdrowe odżywianie. Że jak już znajdziesz te produkty, które lubisz, to po prostu trzeba pilnować, żeby było odpowiednie podaże witamin, składników mineralnych, ale możesz je cały czas jeść i to jest super. Będę robić nam kawę, więc przy okazji pokażę Wam, jakie mam kubki, bo wiem, że lubicie też takie rzeczy. Ja uwielbiam kubki, kolekcjonuję wręcz. Ostatnio zamówiłam takie dwa pakiety po 3 kubki i one są mega ładne. Mam taki, do tego był w pakiecie beżowy. On tutaj na nagraniu wychodzi tak dosyć biało, ale on jest beżowy. I taki szary. Więc to są ostatnio moje ulubione kubki i z nich korzystam. I mam też ulubioną filiżankę. Jest taka. To jest na taką drugą moją kawę, w ciągu dnia mniejsza. Ale pokażę Wam też mój kubek, który zrobiłam ostatnio na warsztatach, który on pasuje w sumie do tej miski. Też jest właśnie taki różowo-beżowy z tymi brązowymi kropeczkami. To jest mój podpis Łakoma, więc mam swoje kubki. To jest w ogóle mój wymarzony czajnik. Ja strasznie chciałam mieć taki do nowego domu i bardzo długo zanim jeździliśmy, to było takie moje widzimisię, ale strasznie mi się podoba to, że on jest właśnie takiej tutaj ma kreseczki i dzięki temu też pasuje do lameli, które mamy. Pokażę Wam, o co mi chodzi, ten
zwyczajnie ma właśnie taką strukturę, jedna sześcianka w kuchni i ja jestem bardzo taka, wiecie, wrażliwa na detale i uznałam, że naprawdę świetnie to będzie wyglądać. Moim zdaniem bardzo dobrze to do siebie pasuje. Do tego jeszcze jest taka moja wymarzona lampa. Strasznie marzyłam, żeby mieć ją w domu i naprawdę moim zdaniem jest przepiękna. Bardzo się jaram tym miejscem. Teraz zabrałam Was do naszego biura Łakomych na Wiedzę. Tutaj właśnie pracujemy i dzieją się tutaj wszystkie rzeczy związane z Łakomymi na Wiedzę. I to jest też świetne dla nas, bo udało nam się stworzyć tutaj taką przestrzeń. W sumie ona jeszcze jest niegotowa, dużo tutaj rzeczy nie ma, ale powoli sobie ją urządzamy. Są szafki, jedna jest w ogóle z Wrocławia, druga jest z Krakowa. Średnio do siebie pasują, ale też chcemy zrobić je w biało-czarnych kolorach. Uznaliśmy, że nie chcemy kupować dużo nowych mebli i wykorzystujemy te, które już mamy, więc jak już biuro będzie gotowe, to może pokażę Wam, jak finalnie będzie to wyglądać. Mam nadzieję, że wyjdzie ładnie. Ja też przed sobą mam tutaj takie duże, białe biurko, na którym jest totalny bałagan, ale to dlatego, że zaczęłam pisać doktorat. Robię ten doktorat w ogóle w taki dosyć nietypowy sposób, bo jest to tryb eksternistyczny, czyli jakby fizycznie nie mam mnie na uczelni, ale wszystko, co z nim związane się dzieje. Piszę go w domu, wieczorem najczęściej, bo rano przeznaczam sobie czas na pisanie e-booka o insulinooporności, czy tworzenie właśnie materiałów dla Was, rolek. Zapraszam Was na moją ulubioną aktualnie rolkę, czyli tą o kawie. Znajdziecie ją u mnie na profilu. Wydaje mi się, że to jest taki mój klimat rolek i w takie będę chciała też pójść, jeżeli chodzi o naukowe treści. Przyznam szczerze, że bardzo długo zastanawiałam się nad tematem doktoratu i do końca nie wiedziałam, o czym dokładnie chcę pisać. Chciałam, żeby to było coś zdecydowanie dla kobiet, jakaś taka wiedza ultra przydatna, bo kobiety bardzo często w badaniach naukowych są pomijane. Robiłam takie burze mózgów, zapisywałam sobie na kartkach, co mnie interesuje i finalnie zdecydowałam, że chcę pisać o tym, jak wpływają hormony na nasze życie, zawężając temat do diety związanej z cyklem menstruacyjnym, z płodnością kobiet i mężczyzn i to są główne obszary, nad którymi aktualnie pracuję. Moja pierwsza praca, z której jestem mega dumna, bo pisałam ją ostatnich kilka miesięcy, zaczęłam w sumie w sierpniu, została opublikowana w lutym, praktycznie na moje 28 urodziny, chwilkę po, więc jest to też dla mnie taki mój prezent ode mnie, że jednak wróciłam do tego doktoratu po wszystkim, co się wcześniej działo i tych moich zawirowaniach zdrowotnych. A jeżeli macie ochotę przeczytać moją pierwszą pracę o wpływie diety i różnych innych czynników na płodność, to serdecznie Was zapraszam, wrzucam link do niej w opisie. Generalnie e-book ma w sumie w tym momencie, według mojego planu, aż 10 części. Ja aktualnie kończę w tym momencie trzecią i jestem się super dumna, bo wydaje mi się, że piszę go bardzo po ludzku i mam też dużo takich swoich przemyśleń, które ustosunkowuję w kontekście danych różnych historii, co naprawdę fajnie edukuje. Ostatnio wysłałam mojej mamie, żeby przeczytała moje koleżance i naprawdę napisały, że to jest coś super. Mama napisała, pisz to dalej, kobieto, więc piszę. Taki mój trik, mam już ryż na patelni. Żeby szybciej go gotować, dodaję po prostu wrzątek. I w sumie będę robić takie sushi, więc dodaję odrobinę octu i do tego jeszcze sól. Posiłek numer dwa. Ja ostatnio mam ogromną fazę na takie smaki azjatyckie, sushi, więc gdzieś tam cały czas sobie to przemycam do swojej diety. Tutaj mamy pokrojonego, wędzonego łososia. Ja się staram jeść i robię praktycznie co drugi dzień. Do tego ogórek, żeby zwiększyć objętość, plus świetnie łączy się z łososiem. Skyr 60 gramów, 60 gramów awokado, 10 gramów majonezu light i to mają moje źródła tłuszczy, głównie w ciągu tego dnia. To jest taki posiłek, który mogłabym nawet powiedzieć, że wspiera moje hormony. Ja przez większość mojego dorosłego życia robię wszystko, żeby nie stracić miesiączki, więc przekładamy tutaj awokado. Bardzo często właśnie jak zaczynam redukcję, to zaczynają się problemy z moim cyklem i to, że mam więcej tych tłuszczy w mojej diecie, sprawia, że po prostu finalnie ta miesiączka ze mną
dłużej zostaje. I mieszamy całość. Dla mnie szczypiorek, ogórek, to jest naprawdę taki zapach wiosny. Wygląda trochę jak jarzynowa sałatka. Trochę tak. Sobie Wielkanoc coś zbliża, więc na czasie. Na pewno jest zdrowsza niż typowa jarzynowa sałatka. Belu, co tam, kotek przyszedł? Kotek przyszedł, tak? Ojej, chcesz sobie pogadać z kotkiem? Tak, z kotkiem chcesz pogadać, a chcesz ogórka? A chcesz ogórka? Masz. Chyba ogórek lepszy niż kotek, co? I teraz kroimy nori na takie prostokąty, coś w tym stylu. Kładziemy sobie, to jest w ogóle mój też ulubiony jeden z talerzy, on jest z Bolesławca, mamy tylko jeden taki w domu, ale uważam, że na nim jedzenie wygląda dużo lepiej. Przekładam sobie na każdy ten kawałek tutaj trochę tego nadzienia. Coś w tym stylu. I na górę odrobinę ryżu. I tak wygląda mój posiłek. Dodałam do tego jeszcze sriracha i szczypiorek i łapiecie to w takie bajce i gotowe. Do tego szklanka wody. Swoją drogą to jest mój wymarzony stół. Bardzo długo na niego czekaliśmy. Nie chcieliśmy brać nic tymczasowego i wydaje mi się, że naprawdę pięknie tutaj pasuje. Tutaj mam jeszcze cały czas tylko zagwozdkę. Nie wiem, który wazon wybrać. Czy ten. I w sumie już od 2 miesięcy tak stoją. I wciąż nie zdecydowałam, więc możecie dać mi znać, który. Jeżeli chodzi o domek, no to powolutku się urządzamy. Tutaj stoi cały czas szafka na buty, która miała stać w przedpokoju i ten stolik też jest tymczasowy. Niedługo się pojawi tutaj meblościanka, myślę, że jeszcze chwilę nam to zajmie, ale postawiliśmy na takie jakby trochę lamele, tylko w białym kolorze i ta szafka będzie taka trochę dłuższa. I tam za kwiatkiem jest prąd wyciągnięty, więc ona będzie podświetlona i powoli, tak jak mówię, to wszystko zaczyna wyglądać tak, jak nam się marzyło. Tutaj Wam jeszcze pokażę kuchnię od tej strony, moja wymarzona wyspa. Piotrkowi też bardzo podobał się ten kolor i naprawdę myślę, że fajnie to wyszło finalnie. Udało nam się połączyć to, co każde z nas widziało w tej kuchni i wyszło naprawdę pięknie. Teraz będziemy robić razem posiłek, bo obiady najczęściej jemy razem i robimy sobie dzisiaj pizzę. Ja robię wersję proteinową. A ja mam wersję pszenną, glutenową. Tak, więc zobaczycie dwie opcje i może któraś Was zainspiruje. Ja za bardzo wyczaiłem w sklepie. Przyprawę do pizzy? Tak. To jest moje ciasto, tutaj jest mąka, sól, przyprawy do pizzy, 50 gramów mąki, a u Piotrka mamy 125 gramów mąki, do tego też jest szczypta soli, przyprawy i on będzie miał tutaj właśnie takie ciasto drożdżowe. Tu jest taki super tip, że dajecie ciepłą wodę, ale nie za ciepłą, no bo drożdże nie lubią i wkładacie do ciepłej wody, wtedy one szybciej wyrastają i ta pizza jest maksymalnie ekspresowa. Natomiast moja pizza będzie proteinowa, czyli ze skyrem. Ja dodaję 100 gramów skyra. To ciasto możecie pamiętać, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie. Robiłam z niego też bajgle i super wychodzą, także koniecznie zajrzyjcie tam po przepis. To ciasto, jak widzicie, ono nie jest takie typowe jak ciasto na pizzę. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo lubię się przyglądać, jak coś piecze się w piekarniku. To sprawia mi taką mega frajdę. Tutaj już też jest pizza Piotrka wsadzona na dole. Prezentuję wersja Piotra, wielka pizza, a tutaj moja mniejsza. Taki sam talerz, więc w sumie dobrze widać różnicę. Do tego też Piotrek używa ketchup, minus 60% cukru, on jest spoko, ja też sobie trochę dam. Dodatkowo do pizzy mam wodę i sałatkę, tutaj jest resztka awokado, około 40 gramów z tego, co mi zostało rano i pomidor, żeby zwiększyć ilość warzyw w posiłku, także tak to wygląda.
Okej, rozpakowałam wszystko i muszę wam powiedzieć, że jest to super ładne. Właśnie coś takiego mi się marzyło, bo wydaje mi się, że jest to ponadczasowe, klasyczne. I Piotr miał rację, ta czarna obwódka dodaje temu takiego szyku i klasy. Strasznie mi się to podoba i myślę, że pięknie będzie właśnie pasować do naszego tutaj stołu. Są tutaj takie małe miseczki, małe talerze płaskie. I takie same właśnie duże talerze, też płaskie, są kubki, też takie klasyczne z tym rantem. Miski są takie właśnie mniejsze i większe, takie, te są jakby trochę wyższe, a te bardziej płaskie, myślę, że te bardziej do zupy, a te do owsianek, no są zakochane, także super zakup. Tylko teraz muszę pomyśleć, gdzie to wyłożyć w naszej kuchni, bo generalnie mamy dużo jeszcze wolnych szafek, więc nie chcemy też jej zagracać i raczej, tak jak mówię, wybieramy tak bardzo rozważnie, powolutku dokupujemy to, czego realnie nam w domu brakuje. I to była jedna z rzeczy na liście, jeszcze trochę rzeczy jest, także będę wam dawać update, co nowego w naszym domku. A tobie jak się podoba? No piękne są. Tak, robimy czekoladową owsiankę z bananem, wykorzystamy właśnie banana, do tego będzie mleko, jajko, będziemy korzystać z odżywki białkowej i z płatków owsianych, których nie wyjęłam, także moment. Do tego dodaję odrobinę malin mrożonych i czekolady. Że tak wyglądają owsianki. A tu jeszcze kefir. Ale to będzie pyszne. Te maliny w środku z tą czekoladą. Myślę, że to może smakować obłędnie. Do tego mamy jeszcze kefir po 200 g na porcję. Także chwilę przystygnie i będziemy jeść. Generalnie my zawsze przekładamy to gorące do takiego talerza głębokiego. Także moi drodzy, powolutku się żegnamy. To jest moja kolacja, coś słodkiego, do tego kefir. Dbamy dzięki temu o jelita i to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja przez długi czas miałam IBS, teraz nie mam żadnych objawów i żyje mi się bardzo przyjemnie, także bardzo polecam włączyć go do swojej diety. Mam nadzieję, że któryś z przepisów wam się spodoba. Wszystkie znajdziecie z dokładnym makro i składnikami w opisie. Ja wam bardzo dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!